Halo, pozdrawiamy z centrum Vancouver, ze stadionu BC Place. Już za moment zaczną się tutaj piłkarskie emocje. Kłaniają się Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Bardzo się cieszymy, że właśnie z nami spędzą Państwo najbliższe półtorej godziny. Sezon jeszcze nie ruszył, ale już za chwilę sędzia rozpocznie półfinał tego turnieju towarzyskiego. Czego jak czego, ale piłkarskich wrażeń przez wielkie W na pewno nam tutaj dzisiaj nie zabraknie. Mamy już za sobą zmagania grupowe, więc czas na półfinał turnieju. Przeciwnicy pewnie potraktują to starcie ambitnie. Teraz poszedł, jest za obrońcami. Bramka! Mamy gola już na starcie. Dobra to prognoza na resztę meczu. Teraz możemy zobaczyć to wszystko na powtórkach. Warto też zapytać, co się stało z linią obrony, że pozwoliła na taki rajd, ale nie odbierajmy zasług przy zdobyciu tej bramki. Brawo! Otworzył nam się wynik. Jest 1-0. Przesuwa się z piłką. Ale może teraz będzie szansa. Bramka! Ale szybko wyprowadzony kolejny cios. Czy po czymś takim przeciwnik może się jeszcze pozbierać? Wygrany pojedynek był w tej sytuacji decydujący. Popatrzmy na to ponownie. Technika, pewność siebie, zdecydowanie. Co za bramka? No to mamy 2-0. Ciekawe, jak się teraz ten atak rozwinie. Wygląda obiecująco. Bardzo dobra, pewna interwencja bramkarza po tym uderzeniu z dystansu. Dobre przerwanie akcji rywala. Mbappé, ale strzał zablokowany. Mbappé, może być niebezpiecznie. Piłka w siatce! Ależ są w formie, mają teraz już 3 bramki przewagi. Mamy powtórkę tej sytuacji. Bramkarz nie miał tutaj najmniejszych szans. Przy uderzeniu z takiej odległości można co najwyżej liczyć na to, że strzał trafi w golkipa. W tej chwili wynik brzmi 3-0. I mamy podanie do Neymara. Uderza Neymar! Bramkarz jest skupiony, tak się go nie zaskoczy. Rzut rożny wykonał Neymar. Zażegnane teraz niebezpieczeństwo, pewnie to wybili. Okazja na gola, bramkarz jednak interweniuje wzorowo. I już skupia uwagę rywala na sobie. I akcja zastopowana. Offside. Szkoda, byłaby szansa. Dobrze wybrał moment ataku, ma piłkę. Mbappé, będzie groźnie. Zrobił to! Trzeci raz umieszcza piłkę w siatce. Co za występ! Faktycznie, kiedy jest w takim gazie, jest wprost nie do zatrzymania. Jeszcze raz widzimy, jak doszło do sytuacji, po której padła bramka. Ewidentny błąd, zabrakło koncentracji i trzeźwej oceny sytuacji. Wystarczyło wybić VAR. Doprawdy dawno nie oglądaliśmy tak jednostronnego widowiska. Równie dobrze już teraz można byłoby zakończyć ten mecz. Aż żal patrzeć. Obrońca zagubiony, jak gdzie... I gol! O rany boskie, co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych bębenków. Opłacało się spróbować tej akcji. Zasłużone gratulacje. Spójrzmy na powtórkę gola. Okiwana obrona nie miała tam nic do gadania. A z takiego bliska to nawet my byśmy chyba trafili, Tomku. Pewne wykończenie i zero szans na obronę. Czerwone Diabły będą miały teraz rzut wolny. Traci tę piłkę bez faulu. Nieudana interwencja i wciąż atakuje. Jest! Znowu gol! Bramka za bramką, drużyna przeciwna na deskach, a im się nie nudzi, strzelają, strzelają kolejne gole.
Raz jeszcze mamy okazję zobaczyć, co tam się stało. Obrona chyba zbaraniała przy tym zwodzie, ale najpiękniejszym zwieńczeniem jest ten strzał. Naprawdę celne i mocne uderzenie, które mógłby obronić chyba tylko Superman. Świetne wykończenie. Połyka kolejne metry, jest ciekawie. Bardzo inteligentna gra w obronie, znowu mają piłkę. Stanowczo teraz przejmuje piłkę w groźnym miejscu. Ależ teraz interwencja De Gea. Mbappé, może być niebezpiecznie. Obronił, ale piłka w grze. Dobra ta interwencja. Teraz okazja przed nim. Jest gol! Proszę Państwa, czekaliśmy na to. Doczekaliśmy się. Piękne trafienie. Kibice naprawdę mają powody do radości. Mamy powtórkę całej sytuacji. Jak się jest z piłką tuż przy bramce, to nie trzeba za wiele kombinować. Z tej odległości wystarczyło tylko trafić w piłkę. W tym momencie trzeba powiedzieć, że widzimy koncert jednego zespołu, przynajmniej w pierwszej połowie. No, zresztą wynik mówi sam za siebie. Teraz stworzył sobie szansę. Uwaga! Gol! No co ja mam Państwu powiedzieć? Uwielbiam takie bramki. To samo chyba powiedzą kibice, którzy teraz diwatują na cześć strzelca. Popatrzmy raz jeszcze na powtórkę gola. Z łatwością ogrywa tam obronę. Jeśli ktoś choć raz w życiu stał na bramce, to wie, że w takiej sytuacji jest się bez szans. Powiedzmy sobie to jasno, bo co można tu zrobić, kiedy się staje w obliczu dwukrotnej przewagi liczebnej? Znakomite wykończenie! I oto ma na koncie już dwa trafienia. Teraz czy dołoży do tego trzecie? Doskonale poradził sobie z defensorem, któremu ta sytuacja będzie się śnić po nocach. Uderzył z całej siły i to była dobra decyzja. Bramkarz nie miał czasu na reakcję. Jest potwierdzenie. Tylko dwie minuty doliczone do regulaminowego czasu gry. Poradził sobie z przeciwnikiem. Czy trafi? Gol! Ależ skuteczność prezentuje w tym meczu. Hat-trick to zawsze wyjątkowe osiągnięcie. Popatrzmy raz jeszcze ponownie, umieszcza piłkę w siatce. Hat-trick na koncie. Muszę przyznać, że po drugiej bramce trochę się tego spodziewałem. Jest dziś w niesamowitej formie. Brawo. Gwizdek sędziego i koniec pierwszej odsłony spotkania. Usłyszymy się za kwadrans. Miejmy nadzieję, że w drugiej połowie mecz będzie bardziej wyrównany. Jak dotąd grała tylko jedna drużyna. Gol! Ależ piękna bramka! Z takiego dystansu, siła, precyzja, no coś wspaniałego! Teraz powtórki pokazują, dlaczego warto na treningach ćwiczyć strzały z dystansu. Dla takich chwil warto, dla takich gołów. Znakomite ustawienie i przechwyt. Spójrzmy, co teraz zrobi z piłką. Bramkarz jest skupiony, tak się go nie zaskoczy. Z rożnego w okolice jedenastki. Od pierwszego gwizdka grają naprawdę dobrą, efektowną piłkę. Stwarzają mnóstwo okazji, mają tak zwany dzień konia. Dlatego te statystyki raczej nikogo nie zaskoczyły. Rywale są dziś bez szans. Dobra interwencja, rywal bezradny. Mbappé, będzie groźnie. I co, mili Państwo, to znowu jest bramka. Można stracić rachubę, rozbijają rywala w pył. Rzadko się zdarza aż taka dominacja. Jeszcze raz widzimy, jak doszło do sytuacji, po której padła bramka. Ewidentny błąd, zabrakło koncentracji i trzeźwej oceny sytuacji. Wystarczyło wybić bramkę.
Umówmy się, ten strzał do jego CV nie trafi. Koledzy z drużyny wyglądają na wściekły kąpu. Z takiej odległości tak mocne uderzenie nie mogło chyba wpaść. Jest uderzenie i bramkarz wybił piłkę. Nie ma niebezpieczeństwa. Skuteczny pressing teraz, uwaga! Ależ teraz broni, wydawało się, że jest bez szans. Wykazał się najwyższym kunsztem, to naprawdę była bardzo trudna do obrony sytuacja. Rafael Varane musi poradzić sobie z presją. Dobry refleks bramkarza, wybita piłka. Teraz piłka bezpiecznie ląduje w rękach bramkarza. Było mu znacznie łatwiej niż jeszcze przed momentem. Tak, rywal miał naprawdę świetną okazję do strzelenia gola. Nie wykorzystał jej. Akcja trwała dalej i dopiero teraz golkiper łapie piłkę. Uderzył tak mocno, jak niecelnie. Może następnym razem, choć szkoda tej okazji. Świetna interwencja. Znowu są przy piłce. Uwaga, bomba z daleka! I udana interwencja. Na 11 metr z rogu. Niewykorzystana teraz okazja z rzutu rożnego. Teraz ciekawie, czy z tej mąki będzie chleb. Gol! No co ja mam Państwu powiedzieć? Uwielbiam takie bramki. To samo chyba powiedzą kibice, którzy teraz wiwatują na cześć strzelca. Mamy powtórkę tej sytuacji. Bramkarz nie miał tutaj najmniejszych szans. Przy uderzeniu z takiej odległości można co najwyżej liczyć na to, że strzał trafi w golkiper. Ależ niesamowity przechwyt na połowie rywala. Kardynalny błąd w tyłach. Może być gorąco pod bramką. Skuteczny odbiór na połowie rywala. Sędzia pokazuje teraz, że był spalony. Nie ma wątpliwości. Wyraźny problem z timingiem. Tu trzeba było jednak pozwolić wrócić i dopiero zagrywać piłkę do przodu. Poprzeczka, ale co będzie dalej? Pek, to powinna być bramka. Oby szybko nadarzyła mu się kolejna okazja, bo będą mu to wypominać. I mamy podanie do Neymara. Jest czas, jest miejsce. Co teraz zrobi? Tak! Zdobywa drugą bramkę w dzisiejszym meczu. Znakomita dyspozycja strzelecka. Nic dziwnego, że wielce uradowany prezentuje nam teraz swoją cieszynkę. Bramkarz może mieć pretensje do obrony, która się tam mocno pogubiła. Popatrzmy, łatwy strzał z bliskiej odległości i żadnych szans dla golkipera. Zdecydowane jest to prowadzenie i raczej zupełnie niezagrożone, bo to już końcówka spotkania. A teraz będzie dobra okazja. I gol! O rany boskie, co tu się dzieje? Kibice sprawdzają wytrzymałość naszych bębenków. Opłacało się spróbować tej akcji. Zasłużone gratulacje. Trzeba było się teraz wykazać, bo to uderzenie mogło mu sprawić pewne problemy. Widać, że nie obija się na treningach. Pewne rzucenie się do boku i niebezpieczeństwo zażegnane. Neymar egzekutorem rzutu rożnego. Wydawało się, że wybije piłkę daleko, ale nadal może tu być groźnie. Oj, dobry pomysł. Tyle, że wykonanie już nie najlepsze. Minimalnie niecelnie. Szkoda. Następnym razem powinno się udać. Uwaga, nie może dopuścić do straty. Przed nami ostatnie dwie minuty regulaminowego czasu. Udanie teraz odebrał piłkę rywalowi. I oto z piłką Neymar. Neymar, szansa! Wspaniała interwencja! To powinna być bramka! Sędzia gwiżdże po raz ostatni! Zespół gospodarzy wygrywa i awansuje do wielkiego finału tych rozgrywek. Gratulacje!
Dominacja w tym meczu była widoczna w zasadzie od początku do końca i chyba każdy przyzna po ostatnim gwizdku, że ten półfinał jednoznacznie wskazał nam lepszą drużynę. Końcowy wynik nie daje nam żadnych złudzeń. Dobra ta interwencja.